Dzień dobry, Jerzy Bartosz z tej strony. Czas na podsumowujące nagranie mojej 2,5-letniej przygody z rozwojem Katowice. No, nadszedł czas, w którym muszę się pożegnać z klubem ze Zgody 28. I teraz chciałem podziękować przede wszystkim włodarzom klubu, całej administracji za to, że otoczyli mnie opieką od pierwszego dnia, kolegom z szatni, panu Juskowi i wszystkim trenerom, którzy mieli okazję mnie prowadzić. Każdemu jestem z osobna za coś wdzięczny. Dziękuję przede wszystkim kolegom z szatni za to, że przyjeżdżało się tutaj na trening na Zgodę 28 z wielkim uśmiechem. I nie wiem, czy to jest mój ostatni wywiad dla Rozwój TV. Mam nadzieję, że nie, że może kiedyś będę miał tutaj przyjemność wrócić jako zawodnik albo może jako pracownik klubu. Natomiast bardzo wszystkim chciałem podziękować wszystkim kibicom, którzy dopingowali nas tutaj co 2 tygodnie, a niektórzy kibice również co tydzień. Pozdrawiam najmniejszego kibica Rozwoju, który był na każdym wyjeździe. To naprawdę coś wspaniałego grać dla takich kibiców. I ja myślę, że zespół ze Zgody 28 Rozwój Katowice utrzyma się w drugiej lidze i będzie to niewątpliwie sukces wszystkich ludzi związanych z rozwojem Katowice. Ja ze swojej strony chciałem raz jeszcze podziękować i życzyć samych sukcesów. Bardzo dziękuję.